4 osoby. Okej, okay, znaczy jak rozumiem, to dajecie mi prawo wyboru. Tak. Chyba, że wolicie sami. Agnieszko, zapraszam Ciebie, zapraszam Adrianie. Kto jeszcze? To może Mariusza zaproszę. Tak grubować. Widzę, że chowa się za ekranem laptopa. Dominika! Nie można. Jak to? Toastmasters jak najbardziej może. Co? Ty? No tak. To może Małgosię jeszcze. Boję się, jak mam tą rękę. Zauważyłem, że muszę Ci pomóc podjąć decyzję. Dzięki. Moi drodzy, dzisiaj tak jak powiedziałem nietypowo, to takie zadanie. Proponuję, żeby... Mam dla każdej z Was dla każdego z Was przypisano pewną rolę. W związku z tym proponuję, żeby Małgosia była pięknym książę. O nie. Agnieszka będzie śpiącą królewną. Adrian będzie królewną Śnieżką, a Mariusz będzie Kopciuszkiem. Zadanie polega na tym, że piękny książę organizuje randkę w ciemno. W związku z tym ma 30 sekund na zadanie każdej z kandydatek pytania, a kandydatka każda po kolei będzie miała od minuty do dwóch, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Także, książę, masz 30 sekund na zadanie, może nie wszystkich pytań naraz, tylko po kolei. Ale to są moje kandydatki. Tak, jak najbardziej. Przypomnę, śpiąca królewna, królewna Śnieżka, Kopciuszek. To ktoś to lotnicy poszedł. To może zaczniemy od śpiącej królewny. Śpiąca królewna, powiedz mi, co jest najważniejszym celem w Twoim życiu, takim newralgicznym, najistotniejszym? Przede wszystkim to wreszcie się obrócić. I zacząć żyć, a nie tak tylko tu posypiasz, tu kwiatki jem, a ja tak śpię. Chciałabym się wreszcie obudzić i znaleźć jakiś cel i do niego wędrować przez świat i poznawać. No i taki podróżny, najlepiej mieć jakiegoś dobrego kompana, najlepiej... tak, najlepiej jeszcze na wytrwałym rumaku, bo to może być daleka podróż. Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. A ja mogę mieć pytanie techniczne? Królewna Śnieżka to jest autka z Królewką? Tak, tak, tak. Czy ja mi jeszcze nawijać? A ty mi mówiłeś tylko 25 sekund. Dodam tylko, że nie musimy się utrzymać znanych nam ogólnie faktów autentycznych. Mam brak w edukacji. Ale tak, to tylko na jedno tak pytanie? Królewna Śnieżko. Otaczasz się ciągle tymi samymi 7 krasnoludkami. Powiedz, czy wszyscy krasnoludkowie spełniają Twoje oczekiwania, czy może miałabyś jakieś inne wyobrażenie i chciałabyś takiego 8 krasnoludka w swoim otoczeniu mieć najwspanialszego i wymarzonego? Otóż ja z natury jestem bardzo otwarta na nowe związki, nowe poznania i każdy z tych 7 mężczyzn ma coś innego. Każdy z nich jest niskiej postury, a jeżeli jest niskiej postury, to też nie do końca pewnie może mnie zadowolić. Dlatego zawsze 8 członek naszej ekipy byłby przydatny jak najbardziej. No, jestem bardzo otwarta, mam już pewne doświadczenie i czuję, że do 8 razy sztuka. Czuję, że kolejna osoba, z którą się zwiążę, to będzie ta ostateczna, z którą będę mogła wspomnieć. Spędzać długie noce, z którą będę mogła rozmawiać o książkach, z którą będę mogła uciekać przed tymi pozostałymi 7. Muszę Ci dać kość, Ci 7 kolegów. Tak, tych 7 kolegów nauczyło mnie trochę życia. Tych 7 kolegów przeszkodziło mnie z pewnych rzeczy, także w tym momencie czuję się coraz bardziej gotowa do tego, żeby zdać pełny piątek. Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. Kopciuszek, tak? Tak. Kopciuszku, tak. Chciałabym się spytać, czy gdybyś miała do wyboru bal z księciem, takim swoim wymarzonym, a może spełnianie jakichś innych swoich marzeń, to co może jest Twoim największym marzeniem? To ciekawe, dobre pytanie. Chciałabym kiedyś nie zgubić pantofelka. A
albo w księcia, który będzie miał karoce pełny pantofelków. A tak naprawdę moim najskrytszym marzeniem to jest to, żeby móc balować od rana do nocy i nie wracać o świcie. I nie gubić tego pantofelka. I żeby dzień świra nie powtarzał się. Jak... Dzień świra. Tak, żeby można było na przykład wziąkami, krasnoludkami iść na walec się pobawić i wyjechać się pobawić, a nie tak na okrągło wracać w jedno miejsce w ciągle po tych samych schodach, w tym samym towarzystwie, po świcie. Więc chciałabym móc malować bez przerwy. Balować. Balować bez przerwy. Malować. Dziękuję. Moi drodzy, teraz przypominam, że możemy zagłosować na osobę, która waszym zdaniem najlepiej sobie poradziła z odpowiedzią na gorące pytania. Dodam tylko jeszcze, że piękny książę, którego odgrywała Małgosia, także bierze udział w tym konkursie. I ty tak się wykpiłeś z gorących pytań tym jednym? Nie, żebym miał jakiś świetnych współpracowników. Arturze, przypomnę to, co mówiłem jakieś 2 czy 3 tygodnie temu. Ważne jest, żeby otaczać się ludźmi lepszymi od siebie. Ja dokładnie z tego korzystam. Wziąłem sobie do serca twoje rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to w końcu gorących pytań mamy za sobą. Bardzo dziękuję zespołowi za przygotowanie tak interesujących pytań i za ciekawe, humorystyczne odpowiedzi. Karty do głosowania leżą przed Wami. Proszę o zagłosowanie na osobę, która wykazała się najciekawszym dla Was, najbardziej humorystyczną wypowiedzią. Mamy na to chwilkę. Decyzje zostały podjęte.